tej strony Miller Emilia i witam Was ponownie na moim kanale po dłuższej przerwie. Dzisiaj robię challenge, a jednocześnie to jest tutorial makijażu, który nazywa się Insta Body Makeup, czyli makijaż typowej laski z Instagrama. Insta Body Makeup, czyli jak zrobić makijaż, żeby wyglądać perfekcyjnie na każdym zdjęciu, a jednocześnie spędzić 2 godziny na malowaniu się i robieniu 1000 zdjęć. W końcu czegoś nie robię dla 5 minut sławy na Instagramie i miliona lajków, i 1000 obserwatorów. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i jeśli tak będzie, to zostawcie łapki w górę i dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. Zapraszam! Twarz nadkładam podkład przy pomocy gąbeczki, aby zakryć wszelkie niedoskonałości oraz wyrównać mój kolory. Twarz musi być matowa, faktycznie porcelanowa, niekoniecznie biała, ale po prostu idealnie gładka i po prostu flawless. Aby zakryć cienie pod oczami i rozświetlić cały tutaj obszar, zrobię trójkącik z jasnego korektora w kremie oraz płynnego, a następnie dalej będę się bawić gąbeczką. W tym celu używam korektora z Eveline i paletki korektorów, pudrów w kremie do konturowania. Mieszam 2 kolory, ten ładny żółty z beżem i nakładam go w okolice oczu. Typowe konturowanie instagramowe to jest rozświetlona centralna część twarzy, czyli brodę, nos i czoło oraz bardzo mocno podkreślone kości policzkowe, żuchwa i bardzo smukły nos. Używając dalej paletki z Kobo, kremowych podkładów i pędzelka, nakładam ten średni brąz. Na żuchwę też. Przechodząc w stronę uszu. Najciemniejszy brąz używam tylko w miejscu przy włosach, aby przyciemnić tą okolicę. Potem wracam do tych jaśniejszych podkładów, czyli do żółtego i cielistego, które nakładam w centralnej części twarzy, czyli na nos tutaj, na czoło i na brodę. Oraz może też na łuk kupidyna. Całość rozcieram za pomocą gąbeczki, zaczynając od najjaśniejszych części, czyli od rozświetlenia. Bawimy się w instagramowe trendy, to nie może się obejść także bez super popularnego bakingu. I tym samym podkreślam właśnie konturowanie to na mokro. Makijaż oczu to nic innego jak matowa, całkowicie matowa powieka oraz wyciągnięty eyeliner i bardzo długie, gęste rzęsy. Zaczynam od nałożenia beżowego cienia na całą powiekę w ramach takiej sypkiej bazy, a także aby ugruntować korektor, który już znajduje się na tym oku. Korzystając z paletki Death by Chocolate z Makeup Revolution zrobię makijaż całkowicie matowy, używając praktycznie 3 góra 4 cieni. Po nałożeniu jasnego, najjaśniejszego beżu załamanie nakładam nieco ciemniejszy. Chcę
zajmuję się tylko tutaj tym zewnętrznym kącikiem oka. Lekko przechodząc w stronę wewnętrznego. Mniejszym pędzelkiem nakładam jeszcze ciemniejszy cień. Skupiam się także głównie w zewnętrznej części oka. Makijaż oka powstaje przy użyciu trzech cieni. Najjaśniejszego beżu, który jest bazą, a także sprawia, że blendowanie jest o wiele łatwiejsze. Brązowego, neutralnego cienia z lekką domieszką różu i ciemniejszego, który przede wszystkim skupia się tylko w tym kąciku. Dolną powiekę podkreślam ciemnozielono-brązową kredką. Całość rozcieram tym średnim brązem. Tuż przy samym końcu nakładam ten najciemniejszy brąz, tak żeby połączył się na górze z tym samym kolorem. Czas na eyeliner, czyli chyba największy problem całego filmiku w tym momencie, bo nigdy nie robiłam aż takich wyjeżdżonych, aż takich wydłużonych. Jak to się nazywa? No, tych przedłużeń. Robię cienką kreskę na całej powiece na razie, a następnie zajmę się końcówką. Oczy prawie skończone, teraz czas na tuż do rzęs, czyli maksymalne wydłużenie i objętość oraz podkręcenie, więc użyję do tego też zalotki. Teraz czas na rzęsy, czyli największą zagadkę dla mnie, bo jako że dobrałam sobie już swój produkt do brwi i nie posiadam praktycznie w ogóle innych, to mam problem, bo mam za jasny kolor. Ale zobaczymy, jak bardzo uda mi się osiągnąć efekt taki jak instagramowe brwi, czyli efekt ombre i ciemne, przede wszystkim ciemne. W ramach testu zmieszam mój puder do brwi z woskiem. Zobaczymy, czy coś wyjdzie. Czas na konturowanie twarzy na sucho i teraz użyję paletki też z Makeup Revolution, tylko że są ciepłe odcienie. Wymieszam z pudrem do brwi z Golden Rose, którego przed chwilą używałam. Użyję tego jeszcze malutkiego pędzelka i użyję właśnie tego chłodnego odcienia. Róż, tylko odrobinka matowego. Teraz czas na rozświetlacz. Albo szampański, albo złoty. Ale myślę, że szampański jest dość mocny, trochę bardziej mocny i zdecyduję się na niego. Bez ograniczeń. Kolejny hit Instagrama, czyli rozświetlacz na czubku nosa i na całej golinie, ale tutaj najbardziej musi być jego największe skupienie, więc w tym celu użyję mniejszego pędzelka. Nic jak tylko wykończyć usta w kolorze nude oraz musi to być oczywiście też matowy. Usta są gotowe, a teraz, żeby było jeszcze bardziej instagramowo, odrobinę rozświetlacza nakładam też na centralną część ust. Tak prezentuje się całość, czyli makijaż oraz typowa fryzura dla typowej laski z Instagrama. Podsumowując, warkoczyki są. Skóra gładka, matowa jest. Pełne konturowanie całej twarzy, szyi oraz nosa, żeby był szczuplutki, jest. Oczy
lekko pomalowane są brwi mocne. Eyeliner jest. I długie rzęsy też są. Oraz matowe usta także są. No i oczywiście najważniejszy gość programu. Masa, masa, masa rozświetlacza jest! Wszystkie produkty, których użyłam, znajdą się w opisie na dole pod filmikiem. Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę oraz komentarzy i subskrypcji. Do zobaczenia, bufiaczki!